Obok mnie Marek Opawacz i Kamil Wacławczyk, czyli byli zawodnicy Bytowi. Jak to było wrócić na stare śmieci, panowie? Może najpierw Marek. Na pewno fajnie. Wróciły wspomnienia, dobre, niektóre złe, ale przeważnie te dobre i fajnie było zagrać tutaj na dobrej płycie w końcu. No na pewno cieszę się, że przyjechałem, że spotkałem się ze znajomymi, z niektórymi osobami, co byłem w Bytowie i grałem. Chociaż Krzysiu Bąk tylko został. No ale naprawdę fajnie, cieszę się, że dobre boisko doszło w końcu do siebie i można grać i tak dalej. Dzisiaj mimo, że przegraliście z Bytowią, to jako zespół postawiliście naprawdę trudne warunki Czarnym Wilkom. No na pewno, przyjechaliśmy tu wygrać mecz, przyjechaliśmy po 3 punkty, bo w każdym meczu narzucamy swój styl i myślę, że się też narzuciliśmy. Szkoda, bo mieliśmy ku temu sytuację, żeby wywieźć tu cenne punkty, no ale się nie udało. No. Będziemy dalej walczyć w następnych meczach. No dokładnie, tak jak Kamil pojechał. Przyjechaliśmy tutaj zagrać w piłkę. Zresztą w całej rundzie pokazujemy, że fajnie to z naszej strony wygląda. No szkoda, że się nie udało dzisiaj, ale no taka jest piłka. Jako byli zawodnicy Bytowi, czego byście życzyli Bytowi na dalszej drodze w tym sezonie? No co mogę życzyć? Na pewno, że nie grają, niech wygrywają, bo to się każdemu życzy jak najlepiej. Nie jest człowiek taki, żeby źle życzył. Wygrywają, grają i żeby to się fajnie do przodu szło, bo widzę, że boisko tam z tyłu wybudowane jest. Także jest gdzie trenować i tak dalej. Na pewno fajnie rozwija się tutaj baza. Przyjechaliśmy, byliśmy nawet miło zaskoczeni, że ten stadion lekkoatletyczny w końcu powstał i co, no, czego mogę życzyć? No, jak najwięcej punktów, dobrej gry. Żeby zabierali punkty naszym przeciwnikom. Dokładnie. No i tej stabilizacji może przede wszystkim, bo wiadomo, jakie Bytowie mają problemy, także stabilizacji.